dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą był kurier i zaraz wam opowiem coś zabawnego. Tak w ogóle to witajcie kochani. Mamy drugi dzień takiej kwarantanny. Siedzimy w domu. Znaczy nie nazwałabym tego kwarantanną. A ja ze swojego wyboru zostaję w domu. I to jest drugi dzień w domu. I słuchajcie, dzisiaj rano, tak jak normalnie, nawet po imprezach, ja słuchajcie, budzę się 7-8 rano. Dzisiaj i wczoraj też tak było, spałam do 9 i obudziłam się tak niesamowicie zmulona. Myślę, że podświadomie po prostu się stresuję, czuję powagę sytuacji. Wydaje mi się, że to jest od tego. Zresztą gadam z wami na Insta Stories w szufladzie. I z niektórymi dziewczynami doszłam do takich wniosków, że to po prostu człowiek się przejmuje, jakby nie chciał. W każdym razie, dlatego ważne jest to, żeby robić dużo rzeczy nastawiających pozytywnie. Wczoraj oglądaliśmy fajną komedię na Netflixie. Naprawdę była, no to nie było takie 10 na 10, ale takie 8 na 10, naprawdę śmieszna, taka odmurzająca. Jak ja miała tytuł, tutaj wam napiszę, jak sprawdzę. I słuchajcie, przyszedł rano kurier. Ja wyglądałam deko gorzej niż teraz, tak jest to możliwe. I pan kurier, z którym bardzo dobrze się znamy, on jest bardzo sympatyczny, jak on mnie zobaczył, mamy drzwi przeszklone, to zrobił takie oczy, bo może ja faktycznie wyglądałam, jakbym miała prawdziwą kwarantannę i wziął tą paczkę i ją tak po prostu podawał. Także wzięłam, ja też tak się odsunęłam, wzięłam paczkę na wdechu, krok do tyłu, dziękuję, do widzenia. Także spoko. Kurierzy widzę, że u nas pracują normalnie. Wiadomo, że teraz na pewno mają więcej pracy, bo dużo osób jest na zwolnieniach, chociażby na dzieci. Ale no ogólnie na przykład no ja nie musiałam dzisiaj dać podpisu, że odebrałam paczkę. Kurierzy też niekiedy zostawiają u nas paczki na ganku, więc ja mogę spokojnie robić zakupy online i tyle. Chociaż na razie nie ma takiej potrzeby. Jest jedzenie, jest co czytać. Więc jest okej, naprawdę. I co chciałam wam powiedzieć, że mimo, że jest taka pora, kiedy już człowiek powinien się ogarniać i w ogóle miałam takie fajne plany na te dni w domu, żeby codziennie, każdy dzień miał taki porządek i jest drugi dzień i drugi dzień nie ma żadnego porządku, po prostu robimy to, na co mamy ochotę. Co nie zmienia faktu, że trzeba troszeczkę ogarnąć się, szczególnie z nauką mojej córki, bo nauczyciele, już dwóch nauczycieli wpisało różne zadania w e-dzienniku, które dzieciaki mają robić, plus ja miałam ambitny plan, jak wiecie, żeby uczyć Oliwia Angola, także idę się wykąpać, mimo dziwnej pory. Na pewno zrobię sobie potem jeszcze trening, to trochę jest nielogiczne, bo powinnam najpierw zrobić trening, potem się umyć, ale nie chce mi się, ale tak mega mi się nie chce, po prostu czuję się taka, wiecie, zmęczona, że stwierdzam, że po prostu muszę poleżeć trochę w wannie, w ciepłej wodzie i potem będziemy działać. Także zapraszam was na kolejny dzień ze mną w domu. Moje ciało jest depresyjnie blade, więc trzeba to zmienić. W tle spłukuje się mój peeling, który zrobiłam właśnie jako podkład. No i cóż, robimy tanning routine, no bo to, że siedzę w domu, nie znaczy, że mam być blada i brzydka i zaniedbana, no nie? Także mam nadzieję, że w kolejnych kadrach nie będę również pomarańczowa. Muszę wam pokazać moje skarpetki Pringlesy i jak je zakładam, to od razu zrobiłam się głodna. Słuchajcie, pora na kawkę. To jest moja druga kawa dzisiaj. I tak, tu jest kawa Inka karmelowa dla nieletniej. I tu jest moja kawa zwykła z ekspresu. I dodam trochę syropu Monin karmelowy. Ty chcesz też do Inki? Yes. Żeby tak trochę podkręcić smak, ja po prostu odrobinę go dodaję, bo on jest bardzo intensywny. Kupiłam go w Niemczech i powiem wam, że jest naprawdę rewelacyjny. Ja nie mam, widzicie, nie mam dużego zużycia, nie mam często ochoty na taką kawę karmelową, ale teraz mi się akurat zechciało. No i mleko ze spieniacza, a spieniacz jest od Nespresso. Oj.
Generalnie, kochani, pora na kawę nadeszła w moim ulubionym dresie od La Gru z pachnącymi włosami, opalona. Dlaczego mam być brzydka w domu? A dlaczego zostaję w domu? Dlatego, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym społecznie i wam, o ile możecie, też to zalecam. Wiem, że bardzo dużo osób wciąż jest aktywnych zawodowo, bo musi. I dzięki tym osobom możemy iść do sklepu spożywczego i kupić sobie brakujące produkty, jeżeli ktoś się nie zatowarował wcześniej. Oczywiście nawołuję was do tego, żeby zachować wszelkie normy bezpieczeństwa, o których wszędzie teraz jest w mediach głośno i naprawdę z wielu źródeł możecie się dowiedzieć, co zrobić, żeby bezpiecznie na przykład wyjść do sklepu z zachowaniem odległości, z zachowaniem zasad higieny i tak dalej. Ale jeżeli nie musicie iść nigdzie i macie wolne z racji na przykład na swoje dzieci, czy macie system pracy zdalnej, to naprawdę nie oznacza, że macie luzy i możecie iść do centrum handlowego, a wiem, że bardzo dużo osób chodzi, bo wielu moich widzów pisze mi w wiadomościach prywatnych, że jest zszokowanych tym, bo na przykład pracujecie w handlu, ile ludzi sobie robi teraz shoppingi, łazi po galeriach. Przed chwilą na fejsie mi się pojawiła reklama, nawet powiem jakiej galerii, bo to jest żenujące. Uważam, że takie rzeczy trzeba piętnować. Galeria Metropolia w Gdańsku. I zaraz wam to, bo chyba mam to gdzieś na wierzchu, zaraz wam to przeczytam. Niedziela bez handlu to idealny dzień na spędzenie czasu w Galeria Metropolia. Kliknij w baner i sprawdź listę otwartych miejsc. Słuchajcie, żałosne, po prostu żałosne. To jest brak odpowiedzialności społecznej. Trzeba się pogodzić z tym, że wiele branż teraz finansowo po prostu będzie w bardzo ciężkiej sytuacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale stawianie własnej jakby potrzeby zarabiania pieniędzy ponad uświadamianie ludzi w jakże ważnej kwestii zdrowia i życia jest po prostu absolutnie niedopuszczalne i tego nie rozumiem. Także ja zostaję w domu, jestem z moją córką, moja córka ma 10 lat, jesteśmy akurat same, no tak wyszło, ale słuchajcie, ona, jak ogłosili, że szkoły zamkną, to jeszcze mówiła, że będę się spotykać z koleżankami, a wieczorem, jak już rozmawiała sobie na wideo z kumpelami i z kolegami, to dzieci same między sobą mówiły, nie, nie spotykamy się, bo no to jest niebezpieczne. Więc moja 10-latka jest mądrzejsza niż niejeden dorosły obywatel naszego kraju. Jest to dla mnie szokujące, bo mamy namacalny, realny dowód na to, co się wydarzyło we Włoszech i możemy być mądrzejsi od nich. Uważam, że nasze państwo zareagowało wspaniale, zamykając ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, ale mnóstwo jest dużych firm, które taką odpowiedzialnością się nie wykazują, więc to my musimy być mądrzejsi i tyle. I edukować dzieci, chociaż tak jak u mnie mam przykład w domu, to moje dziecko by mogło edukować innych, więc totalnie, no nie jestem w stanie tego pojąć, tych heheszków, tych żartów w internecie, zdjęcia pustych półek. Pierwszy dzień tych zdjęć, tak sobie myślałam, Boże, jakie to jest przerażające, a moja druga myśl była taka, że naprawdę nie dziwię się ludziom, że chcą, jeszcze póki był czas, żeby się mocno zatowarować we własnym domu i w tym domu się zamknąć i wychodzić z niego tylko w razie potrzeby. Można wychodzić na spacery, tam gdzie nie ma ludzi, to jest wręcz wskazane, żeby się dotleniać, bo organizm lepiej wtedy funkcjonuje, ma lepszą odporność, także my codziennie spacer do lasu uskuteczniamy. Wy też możecie, jak macie auto, wsiąść do samochodu, jak nie macie blisko domu takiego miejsca, gdzie można się przejść, gdzie będzie ludzi, gdzieś podjechać. Jak nie ma takiej możliwości, to nawet otworzyć sobie okno, zrobić krótką gimnastykę. Naprawdę, słuchajcie, każdy może znaleźć swój sposób, ale no, nie trzeba iść do galerii. Ja wam po prostu z ręką na sercu mówię, że w tym i w przyszłym tygodniu miałam kalendarz full, pełen spotkań i związanych z pracą, i prywatnych, i kawki, i włosy, i inne rzeczy. I ja po prostu nie jadę, nawet nie idę na rehabilitację. I wiem, że jak ją przerywam, no to działam na niekorzyść swoich pleców, ale działam na korzyść inną, swojego życia i życia innych ludzi. No bo ja mogę przenieść wirusa nieświadomie, tak? Bo powiedzmy, że nie jestem w tym wieku wysokiego, w grupie wysokiego ryzyka, ale mogę kogoś zarazić starszego, tak? Albo osłabionego. No ludzie, naprawdę opamiętajmy się, zostańmy w domu. Ja będę dla was
w miarę możliwości często nagrywać vlogi teraz w tym czasie. Mam nadzieję, że będę was inspirować tym, co można robić w domu. Spokojnie można zamawiać rzeczy przez internet, jak nie macie czego poczytać, zrobić sobie zamówienie. Kurier wam to może zostawić przecież pod drzwiami, czy otworzycie drzwi krok do tyłu, żeby zachować ten metr odległości. I tyle. Naprawdę, słuchajcie, niewiele trzeba, a stawka toczy się o ogromną wartość, czyli życie nasze i innych ludzi. I naśmiewanie się z tej sytuacji jest po prostu skrajnie odpowiedzialne, bo Włosi też się naśmiewali, jak im szkoły pozamykali i jak ruszyli wszyscy szturmem do restauracji. A teraz nikt się tam nie śmieje. Więc my możemy się śmiać we własnych domach, z fajnych rzeczy, oglądając komedię, mając bekę sami z siebie, na przykład z tego, że mamy skarpetki i Pringlesy, czytając śmieszne książki, grając w gry rodzinne i tyle. So easy. A jak ktoś jest sam, no to naprawdę w dobie internetu zadzwonić do kogoś z kamerą, przegadać godzinę, dwie, poprawić sobie humor, no to chyba nie jest, słuchajcie, takie trudne, żeby na coś takiego wpaść. Także kawka, moi mili, relaksik, idę zaraz robić obiad. Teraz się śmiejemy, że będzie festiwal dań z makaronu, bo mamy bardzo dużo makaronów i różnych warzyw, do tego ja mogę robić sama sosy. Ale dzisiaj zachciało mi się takiej zapiekanki ziemniaczanej i zrobię ją z łososiem i z takim sosem śmietanowym z koperkiem. Prosta rzecz, bardzo dobra i bardzo sycąca. Tak. Gotowanie to też jest pomysł na spędzenie czasu w domu. Kreatywne gotowanie. Wymyśliłam sobie taką zapiekankę ziemniaczaną z łososiem. Rano rozmroziłam, tutaj mam takie dwa kawałeczki fajne łososia z makro. One mają naprawdę bardzo dobry produkt, jeżeli chodzi właśnie o ryby. Będzie jedna warstwa w mojej zapiekance i jedną warstwę zrobię z tej mieszanki, ale wyciągnę tylko brokuły, no bo świeże brokuły wczoraj zużyłam już resztki. Fasolkę, no takie wiecie, no żeby nie przykładać ziemniaków ziemniakiem. I to zaraz podsmażę, żeby nie, wiecie, jak to puści wodę, żeby to nie było mokre razem z tym. No i co? Kreatywność. A tutaj zgadnijcie, co wyjęłam z zamrażarki. Co może być w pudełeczku? O Jezu, tak jest. Aj! Dobra, potem może wam pokażę. Tu mamy resztkę śmietany, tu kolejna niestety z laktozą. Mam nadzieję, że nie wybuchnę, jak to zjem. A, no i ser żółty, trochę sera żółtego. Też nie za dużo, żeby to nie było nie wiadomo jak tłuste, ale na pewno będzie pożywne. Ja w ogóle uwielbiam wszelkiego rodzaju zapiekanki, czy ziemniaczane, czy makaronowe. Piszcie na dole, czy wy też i czy robicie takie kreatywne rzeczy, czy raczej korzystacie z gotowych przepisów. Mój brat miał wczoraj imieniny, jak mu składałam życzenia, to powiedziałam samych zdrowych ludzi wokół. I dzisiaj, jak mam taką gorącą linię, co chwilę ktoś dzwoni, to kończę tak każdą rozmowę. Samych zdrowych ludzi wokół. I wam też tego życzę. Takie przemyślenia z nadgaru. Ja, słuchajcie, podsmażam te ziemniaczki, ale tu nachlapany mam od tłuszczu. Zrobiłam je tak, wiecie, na bardzo cienko, żeby się szybciej upiekły, ale i tak je trochę zasmażam, żeby to szybciej wszystko poszło. Tutaj pół tej mrożonki, zaraz to zaleję sosikiem. To jest po prostu śmietana z solą i pieprzem. Jeszcze troszeczkę gałki, zaraz dodam, bo gałka, tak wiecie, zaostrza smak. Na to ser żółty starkowany, ziemniaczki, potem warstwa łososia. Powiem wam, że skroiłam tego świeżego łososia, zaraz też go trochę podsmażę. Jest go, no, wystarczająco, jak na taki zapiek na dwie osoby, to myślę, że wystarczy, więc tego wędzonego zostawiłam na jutro, nie ma co teraz szaleć z produktami, więc tak. Stawiam do piekarnika, oczywiście śmietany na górę mi trochę zabrakło, typowa Lola, tak na 30-40 minut, no zobaczymy. Proszę. Olivia, my name is Alex Bawarka and I came here to give you some nice English lesson. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, hey ho, let's go! Moja uczennica robi właśnie samodzielnie zadanie z czasu Present Simple, który tłuczemy. Mój angielski nie jest perfekcyjny, ale jest wystarczający, aby móc ją uczyć. Jeżeli dziwnie mówię, to dlatego, że mam szynę na dolnych zębach. Celem naprawienia mojej żuchwy i mojego zgryzu. Mówię to za każdym razem, kiedy ją zakładam, bo jak tego nie mówię, to pojawiają się komentarze, że nie szanuję swoich widzów, bo seplenie. Serio.
Oj, tak, serio, kochani. Także, moi mili, my wracamy do nauki, potem zjemy obiad, a później wyruszamy do pustego lasu, żeby się rozruszać, dotlenić i wzmacniać odporność. Także bardzo Wam to polecam i powtórzę się, do znudzenia i do zżygania zostajemy w domu. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! A couple of hours, see how it goes.